Czołem moi drodzy, z tej strony jak zwykle wasza Polish Notes w super wakacyjnym nastroju. Chociaż większość naszych planów drastycznie uległa zmianie, nadal można się świetnie bawić w tegoroczne lato, jednocześnie będąc super produktywnym. W tym filmiku pokażę wam, jak ja spędzam mój wakacyjny czas, robiąc jednocześnie pożyteczne i fajne rzeczy oraz dam kilka wskazówek, jak nie zmarnować waszych wolnych chwil na leżeniu i zamulaniu. Z chęcią dowiem się również, jakie macie plany na sierpień i lipiec. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Zaczniemy od mojego typowego poranka. Wiadomo, nie ma sensu robić sobie wojskowej pobudki, ale codzienne wstawanie po 10 do najlepszych pomysłów nie należy. Ja staram się budzić i zasypiać o regularnych porach, żeby nie naruszyć sobie mojego zegara biologicznego. Dużo zrobić danego dnia i jednocześnie cały czas czuć się wyspanym. Wstaję zwykle o godzinie 8:30. Na początku budził mnie pies, który ma zresztą zegarek pod ogonem albo radiobudzik, sama nie wiem, ale aktualnie potrafię już się obudzić sama, o konkretnej porze. Jeszcze do niedawna po wybudzeniu się spędzałam godzinę na mediach społecznościowych bez ruszenia się nawet z łóżka. Jako że u mnie lato to czas zmiany nawyków, postanowiłam, że zamiast porannego siedzenia w telefonie będę czytać książkę. Nie jakąś poważną lekturę, żeby zaludzić się na dzień dobry, ale coś fajnego, przyjemnego, co wprawi mnie w dobry nastrój. Wybór padł na The Kissing Booth 2, na odległość. Zapewne słyszeliście o super uroczym, romantycznym filmie na Netflixie, który powstał właśnie na bazie pierwszej części tego bestsellera. Kto oglądał lub czytał już The Kissing Booth, niech koniecznie się podzieli wrażeniami w komentarzu. Tym razem związek głównych bohaterów zostaje wystawiony na próbę, bo jedno z nich, mam tu na myśli tego przystojniaka Noah, wyjeżdża na prestiżowe studia do Harvardu, a przyjaźni Elle i Lee partoli się przez wszelkiego rodzaju zaniedbania i kolejnego czarującego chłopaka na horyzoncie, który okazuje być się nowym uczniem szkoły. Staram się wam nie spoilerować, bo na pewno część z was ma ochotę dowiedzieć się co dalej, a ja gorąco was zachęcam do przeczytania tej wakacyjnej lektury. Nie jestem typem mola książkowego, ale The Kissing Booth 2 na odległość czyta się bardzo szybko, przyjemnie, jest to po prostu fajna i zdrowa moim zdaniem alternatywa dla godzinnego przeglądania Facebooka po przebudzeniu. Link do książki wrzucę wam w opisie. Jeśli szukacie super luźnej lektury na lato, która zmieści wam się do każdego plecaka, to nie wahajcie się i kupcie to cudo. Wczesne przebudzenie warto również wykorzystać na zrobienie wartościowego posiłku lub po prostu takiego, na który macie ochotę. Ja zafiksowałam się na punkcie wszystkich omletów. Można je robić na słono lub słodko, a do przygotowania potrzebujecie jedynie jajek i ulubionych dodatków. Ja osobiście uwielbiam je z miodem rzepakowym. Internet to skarbnica przepisów, im więcej fajnych posiłków przygotujecie, tym większe urozmaicenie będziecie mogli sobie wprowadzić w przyszłym roku szkolnym. Dawniej miałam tak, że wstawając nie miałam zielonego pojęcia, co będę danego dnia robić, więc po prostu leżałam bebzonem do góry i jojczałam, jak bardzo się nudzę. A wystarczy tylko zrobić to-do listę. Wystarczy kartka papieru albo telefon. Ja swoją listę akurat robię na iPadzie, oszczędzając przy tym papier. Co możecie na niej zapisać? Wszystko. Od regulacji brwi, przez długi spacer z psem, aż po małe spa. Możecie w taki sposób zaplanować dany dzień lub nawet całe wakacje. Wybór należy do was. Jeśli już serio nie potraficie nic wykombinować, poproście rodziców o jakieś zadanie. Nic się nie stanie, jak raz na ruski rok ruszycie się i posprzątacie dom albo chociaż swój pokój. Bądź skorzystajcie z mojej letniej produktywnej ściągawki, która już teraz czeka na was na moim dysku Google. Link znajdziecie w opisie. Z listą to do jesteście w stanie zrobić dosłownie wszystko, a skreślanie wykonanych czynności to czysta przyjemność. Podstawą produktywności jest miejsce do tworzenia. Zwykle jest to biurko, więc jeśli twoje miejsce tworzenia wygląda jak pobojowisko, w tej chwili zabieraj się za sprzątanie. Pierwsze co zrobiłam po sesji to wyszorowałam biurko i oczyściłam je ze wszystkich zbędnych papierów. Nawet ściany w pokoju pomalowałam. Gorąco zachęcam was również do przejrzenia i posprzątania swojej szafy. Ja to robię regularnie, zawsze odkrywam mnóstwo ciuchów na nowo, a te, które już na mnie nie pasują, sprzedaję albo oddaję organizacjom charytatywnym. A może wasz telefon pęka od zbędnych screenów, memów czy piosenek, których już nie lubicie? To doskonały czas również na wirtualne porządki. No ale nie samym dołem człowiek żyje. Ja mieszkam w Gliwicach całe życie, a co chwilę dowiaduję się o czymś nowym. Moje miasto co chwilę coś unowocześnia, buduje, więc to idealna okazja, aby poznać je na nowo. Tydzień temu byłam opalać się nad bulwarami Kłodnicy, a planuję również zobaczyć nową tężnię solankową w jednym z parków. Nawet jeśli psy szczekają u Was drugą stroną, nie poddawajcie się i szukajcie, bo może czeka na Was coś nowego do odkrycia dosłownie rzut beretem od Waszego domu. Doskonałym sposobem na produktywność wakacje jest również tworzenie trackerów nawyków, o których wspominałam w moich filmikach o Bullet Journal. Mówiąc w skrócie, ustalacie sobie cele, nawyki, które chcecie konsekwentnie wprowadzać w życie. Może to być picie 2 litrów wody dziennie, jeden długi spacer z psem, czy przejście 9 km. Wypisujecie wszystko i robicie obok 30-31 krateczek w zależności od miesiąca. Każdego dnia, gdy cel został osiągnięty, zamalujecie jedną z nich. Trackery mogą być różne, a pomysły na nie znajdziecie w filmiku, do którego link podam w opisie. Uwielbiam rozwijać swoje umiejętności w lato. Można zacząć od robienia bransoletek, a skończyć na nauce nowego języka. W związku z moim wyjazdem do Słowenii na Erasmusa zaczęłam robić notatki z 3 języków. Niemieckiego, w końcu studiuję filologię germańską, nie? Francuskiego, bo na uczelni w Mariborze będę miała lektorat z tego języka, oraz słoweńskiego, wiadomo czemu. Motywacje i inspiracje notatkowe znajdziecie oczywiście u mnie na Instagramie o nazwie Polish Notes. Także zajrzyjcie koniecznie, jeśli tam Was jeszcze nie ma, i koniecznie zaobserwujcie. Wy zaś, jeśli nie macie w planach znalezienia wakacyjnej pracy, albo jesteście na to po prostu za młodzi, śmiało rozejrzyjcie się za wakacyjnymi kursami i warsztatami w Waszej okolicy. Bardzo często są one niedrogie, czasem nawet darmowe, a nauczycie się czegoś nowego. Nie zapominajcie również o swoich znajomych. Przyjaźnie szkolne i nieszkolne należy pielęgnować. Nie zawsze uda się spotkać na żywo, szczególnie w aktualnej sytuacji, ale mała pogaducha na Messengerze czy wspólna partyjka kalamburów na Kurniku jeszcze nikomu nie zaszkodziła. No i pamiętajcie, wakacje nie mogą być nudne, ale mają być dla Was również przyjemnością. Dozujcie sobie na zmianę przyjemności z obowiązkami, utrwalajcie te najfajniejsze chwile, aby było co wspominać, i dbajcie nie tylko o siebie, ale także o innych ludzi. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli macie również swoje pomysły na produktywne wakacje, to piszcie je śmiało w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i zostawieniu motywującej łapki w górę. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do zobaczenia i cześć, cześć!